spacerek po lesie. Zobaczymy, czy cokolwiek się uda znaleźć. Ostatni przed zdaniem projektu i przerwą na kanale. Niestety, ale muszę naprawić troszeczkę swoje zdrowie. Dlatego chyba będzie to ostatni film przed kilkudniową, może około 10-dniową przerwą w nagrywaniu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie tylko spaceruję, nic w lesie nie ma, ale z powodu tego, że to ma być przerwa, wybrałem się jeszcze mimo wszystko, mimo złego samopoczucia, do lasu. Zobaczymy, czy coś uda się znaleźć. Jak coś się będzie trafiało, to pokażę. Jak nie, to nie, to będzie tylko taki, jakieś tam przebitki ze spaceru. Jesienny las jest bardzo piękny. Zobaczcie, liście na poszyciu. Cisza, spokój. Słoneczko świeci. Jest pięknie. Nie jest za ciepło. Nie jest za zimno. Delikatny wiaterek. Do spaceru w sam raz. Także nie będę przez chwilę się odzywał. Pokażę wam ten dźwięk, jaki jest w takim lesie. Oprócz tego mojego oczywiście chodzenia po liściach, no bo to będzie cały czas słyszalne. I pierwsza, zobaczcie, taka przemarznięta, maluteńka kania po tych przymrozkach. Nic z niej nie będzie, już przemarzła. Ale pierwszy grzybek w dniu dzisiejszym znaleziony. Albo mi się wydaje, albo widziałem przed chwileczką. Myślałem, że to opieńka, a to kolejne kanie. I kolejne przemarznięte. Jest i pierwsza opieńka. Zobaczcie, jaka duża. Zobaczymy tylko, czy zdrowa. Korzeń grubszy od kciuka i zdrowiuteńka. Pierwsze znalezisko w dniu dzisiejszym. Tu, przy młodniku, dojrzałem teraz kolejne. Zobaczymy, czy się będą nadawały. Do młodnika na pewno nie wchodzę, ale płot jest przewrócony. Zobaczcie, po kolei. Zdrowiusieńka. Wyrwało się w całości. Zdrowiusieńka. Może się okazać, że wszystkie one będą zdrowe. Tak jest. Wszystkie są zdrowe. Bukiecik włożony przy takim młodniczku. Nie wiem, co tu się stało. O, tu kanie kolejne przemrożone, zasuszone. Przespaceruję teraz kawałeczek, abyście widzieli. Tam kolejna kania przesuszona, przemrożona. Tu kolejny trzon z kani. Kania przebiła go chyba i spadła. Zobaczymy, czy jeszcze się uda znaleźć jakieś opieńki. Po tych przymrozkach, powiem wam uczciwie, szansa jest marna. Ale chciałem spacer zrobić,
ostatni, tak jak powiedziałem, na kilka dni. Będzie mi tego bardzo brakowało, dlatego mimo tego, co jest, powoluteńku, jeszcze chciałem pochodzić. Bardzo dzisiaj wolno chodzę, tylko żeby przejść, aby chociaż trochę świeżego powietrza złapać, bo za chwilę będzie kilka dni bez wychodzenia z domu. Będę się zajmował innymi rzeczami w tym czasie. Może mi się uda załatwić sprawę mojej drugiej pasji. Zobaczymy. Może coś wrzucę, może nie. Nie wiem, dlatego nie chcę o tym mówić. Na razie piękno przyrody. Powiem wam szczerze, no jest pięknie. W taki dzień słoneczny, no wygląda to wspaniale. Uwielbiam takie coś. Nic na razie nie ma. To się wyłączy, jak będzie coś, to się włączę. Przyszedłem w takie miejsce dziwne. Zaraz wam coś pokażę. Tu się trafiły maluszki. Tego się naprawdę nie spodziewałem. I część z nich kopnąłem. Bo się ich naprawdę po przymrozkach nie spodziewałem. Takie, zobaczcie, piękne, idealne na marynatkę. Ale niestety część kopnięta. Zobaczymy, czy da się coś z tego uratować. Zdrowiuteńkie. A tak naprawdę to widziałem te. Takie opieneczki, a pod nimi kolejna niespodzianka, bo już poczułem ręką kolejne maluszki. Wcześniej ich nie widziałem. Zdrowiuteńkie, ładniusieńkie, także je biorę. Ale jak nagrywałem szorcika, to zerknąłem tutaj, ten młodnik, i tu mi się ukazały opieńki. I teraz tam już jedne widzę, ale gdzieś tu był jeszcze, jedna kępeczka była wcześniej. Już ich nie widzę oczywiście, dlatego po kolei, powoluteńku, po sztuce będę szukał tego, co widzę. Tu zobaczcie, są pod takim dębczakiem małym kolejne. Kilka sztuk. Aż zobaczę ten młodnik i sprawdzę, czy w nim nie będzie więcej. Bo może się okazać, że nie na łąkach, nie na dużym lesie, a właśnie na takich małych młodniczkach. O, już widzę te, co widziałem wcześniej. A zobaczcie, tu są. Tu kolejne dwie. Przepraszam, telefon. Spaceruję sobie powoli. Udało się zebrać tyle jeszcze młodych opienieczek. Niestety działo się to w trakcie rozmowy telefonicznej, więc nie udało mi się tego wam nagrać. A teraz powoli kieruję się już do wyjścia. Doszedłem do wniosku, że tyle na dzisiaj wystarczy. Nie mogę się przemęczać. Organizm musi się zregenerować jeszcze przed
przyjęcie mleku. Może jeszcze wracając uda się coś znaleźć. Powoli spaceruję już do wyjścia. Ta droga wyprowadzi mnie do samochodu. Zobaczcie, trafiło się kilka opieleczek, ale nie te wam chciałem pokazać. Zaraz wam pokażę te ładniejsze, które się trafiły. Najpierw pozbieram te, które są po drodze. Ta to w ogóle jakaś taka nie za bardzo, ale tu na pniaczku, zobaczcie, wreszcie jakieś ładniejsze i ciekawsze. Chociaż i tak już są lekko przemarznięte. Ale oprócz tych maluszków, których akurat nie nagrałem, to te są takie najładniejsze. Dobra, parę opieneczek jeszcze do zbieranych. Teraz pospaceruję w takim wypadku tutaj tym laskiem. Może jeszcze coś się trafi. Widzę tu dziki ryły i jakieś opienki poprzewracały. Może na tym lesie coś jeszcze znajdę. Tam jest wyjście z lasu. Już do niego dążę. A tu jeszcze chyba trafiły się opienieczki. Tu trzeba je zebrać. Jest mały pniaczek obrośnięty. Dodatkowo takie jakieś pojedyncze z boku. Zdrowiuteńkie. Nie wolno zostawić. Zobaczcie. Bielusieńkie, piękniusieńkie. W sumie na samym wyjściu z ładnymi korzonkami, suchuteńkie. Takie jakby się trafiały dzisiaj cały dzień, to by było wystarczająco. Ale nie ma co narzekać. Jest ich tyle. Zbieram te. Też będzie fajnie. Muszę się nasycić zbieraniem tych grzybów przed tą przerwą, bo ciężko będzie wysiedzieć w domu. Oho, piękna kubka się zerwała. Już ją próbuję objąć, ale jest ciężko. Korzoneczek odcinamy. Zobaczcie, zdrowiuteńkie. Cyk. Jeden taki pniaczek i załatwia całą robotę dzisiejszego chodzenia. Tu jeszcze jest kilka. Tego wąski muszę podnieść. Przepraszam, że teraz nie będziecie chwilę widzieć. O dobra, już mam. Tu widzę jeszcze w koło. Jest jedna kępeczka. O tutaj. Nie za dużo, ale jest też takich ładnych grubasków. Zbieram ją, zdrowiuteńka. Tu gdzieś jeszcze widziałem pojedyncze i widzę pniaczek kolejny małych pod brzuską, chyba to jest. Już zaraz zobaczymy. Przejdę tam. No i tu kolejne. Także tu chyba uda się dozbierać. Opa. Zdrowiuteńkie. Tu są kolejne. I
gdybym wiedział, że tu takie będą, to bym w ogóle zaczął od tego miejsca. Nie kombinowałbym schodzenia tam, gdzie byłem. Tu są dużo ładniejsze te opieńki. Nierewelacyjne, ale ładniejsze, suche. Jednak na lesie ten przymrozek tak nie zadziałał. Jeszcze się tu rozglądam. Widzę jedną sztukę tylko. Na razie. O, tutaj jest. Ale chwilę w takim wypadku. Jeszcze tu pochodzę. Tu są inne grzybki. Posprawdzam. Może jeszcze jakaś kępeczka mała albo coś takiego, nawet pojedynczych trochę się jeszcze by trafiło do uzupełnienia, bo zobaczcie, koszyk już 3/4 ma, ale nic nie widzę. Nic więcej nie ma. Kieruje się, o, są, patrzcie, jednak już miałem powiedzieć, że wychodzę, a tu jednak się trafiły, nie za dużo, ale fajne, grubiutkie, 5 sztuk takich na grubych korzonkach, zdrowiuteńkie. Dobra, idę w kierunku samochodu. To nie są chyba opieńki, no nie? Nie ma co. Idę kierunek samochodu. Tam jest droga. Jestem już na końcu, przy samym wyjściu. I patrzcie, tego się nie spodziewałem. Dużo pojedynczych, podwójnych opienieczek. Zaraz tam wejdę. Na takim lasku leszczynowym. Zobaczcie, jak one wyglądają. No przepięknie. Nigdy bym się nie spodziewał ich tutaj, bo powiem, zobaczcie. Bo nigdy tu mi się nie trafiły jeszcze. W wielu miejscach tu już zbierałem. Ale w tym jeszcze nie. Dobra, zaczynam. A są same ładne, małe. Teraz muszę tu pozbierać przed sobą, żeby móc tu koszyk postawić. No jak one ładnie wyglądają. A tu wszędzie one są. I nie chciałbym ich przycisnąć koszykiem. Tam dalej też są, tu są, naprawdę jestem zaskoczony. Dobra, tu już mniej więcej pozbierałem, to teraz mogę się zająć tymi. Myślę, że w tym miejscu już dozbieram do końca wszystkie zdrowiuteńkie, fajniusieńkie, twardziusieńkie, takie, żeby były. O! Poezja. Naprawdę poezja. Dużo takich małych między listkami. Trzeba bardzo uważać, żeby nie pominąć. Dlatego parę minut mi tu zejdzie na pewno. To będzie akurat takie uwiecznienie dzisiejszego filmu, w którym do tej pory tak za dużo ciekawego to nie było. Tu też niby tylko opieńki, ale naprawdę fajne. Gdzie nie spojrzę, to je widzę. No, jest fajnie.
pod listeczkami się poukrywały i przez przypadek dojrzałem jedną. Wtedy jak zajrzałem głębiej, to naprawdę, naprawdę, naprawdę fajnie się pojawiły. Ja wiem, że u niektórych opieńki rosną w dużych ilościach. U mnie w tym sezonie nie było ich za dużo. I tutaj też nie są to pniaczek, że można całego poobcinać i się uzbiera 2-3 wiadra czy koszyki. Tylko jednak w małych kępeczkach pojedynczo cały czas tak inaczej niż rokrocznie. O, tu kolejne. Opa. I przesuwam się do przodu. Tu ich jest sporo. Jakaś gałązka pomiędzy. Jakbym wiedział, że na tym lesie tak mogą się trafiać, to ja bym tylko tu chodził. Ale tak tylko na brzegu coś tu się trafiało zawsze. Jakieś pojedyncze maślaczki. Czasami się trafił jakiś inny grzybek, jakaś kania. Ale opieniek tu naprawdę nigdy nie było. Przynajmniej ja ich nie trafiałem. A tu idealne marnatówki. O, jakiś kruk nade mną przeleciał. Słychać było dźwięk jego skrzydeł. Zobaczcie, ja cały czas tutaj w jednym miejscu. Zaraz dopiero zrobię pół metra do przodu po kolejne. Jeszcze tam jest kilka, a później w lewo za koszykiem. Chwilkę się muszę wyprostować. Rozejrzę się, czy nie widać dookoła jakichś innych skupisk tutaj. Ale nic nie widać. No trudno. Rozbieram te, co cum jeszcze tutaj. Jeszcze kilkanaście sztuk jest. Jeszcze cały czas tu przede mną.
Opa, zobaczcie, taki koszyk się udało wypełnić. Jest bardzo fajnie. Ja już, jak widzicie, tu wychodzę do drogi, kawałeczek w prawo i mam samochód przy niej, przy asfalcie. Także pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się i nie wiem do kiedy, na pewno nie będzie około 80 dni filmów. Zobaczymy, kiedy uda mi się wyrwać z powrotem do lasu. Że za tydzień, może będzie to dłużej. Także do następnego razu. Pozdrowionka, trzymajcie się.